Cześć, witam Was Monter. Z racji tego, że pojawia się dużo pytań na forum, czy da się zrobić likwidator na Clearka CS3, chciałbym Wam zobrazować, że się da. System jest sprawdzony, działa ode mnie już jakiś czas, moi znajomi wapują na tym, są zadowoleni, daje to kopa, daje to smak, jest skutecznym sprzętem do wapowania. Ale z racji swojej małej pojemności warto mu zapodać likwidatora. Ja wcześniej przygotowałem już sobie tulejkę z otworami do klirka. Wygląda ona tak. Jak widzicie, na górze jest duży otwór, który odpowietrzy likwidator. Na dole robię dwa otwory. Może odwrotnie zrobię. Na dole robię dwa otwory, ale nie naprzeciw otworów ze sznurkiem. Przesunięte są o 90 stopni. Nie wiem, dlaczego tak zrobiłem. Zrobiłem tak za pierwszym razem. Ten system się sprawdza, działa, więc tego nie zmieniam. Być może nie byłoby żadnego znaczenia, jakby były naprzeciwko. Nie będę tego zmieniał. Otwory fryzuję takim frezem, nie będę tego robił w tej chwili, ale jest to proste. Pierwszy egzemplarz wyciąłem po prostu otwory nożykiem, żeby było łatwiej i żeby można było sprawdzić. Warto wyjąć tą gumkę na górze ze stożkiem, żeby oczyścić po zrobieniu otworu wnętrze klirka z wiórków, które pozostają po frezowaniu. To było na tyle w tej kwestii przygotowania klirka. Każdy może sobie sam otwory zrobić, nie jest jakieś to wybitne działanie, które mogło sprawić poważne problemy. Teraz zajmiemy się zrobieniem otworów w gumkach tłoczków strzykawek. Ja do tego stosuję końcówkę anteny radiowej, zwykłej. Tą część naostrzyłem papierem ściernym, założonym akurat na pseudodremelka, bo jest łatwiej. Z tej strony, jak widzicie, jest kawałek gwintu i twardego metalu. Bardzo dobrze w to się uderza młotkiem lub innym czymś ciężkim. Ja mam gotowe gumki już z otworami. Przykro mi, nie mam gumek bez otworu, bo już wszystkie wybiłem i zrobiłem. Ale zasada jest bardzo prosta. Tutaj jest końcówka strzykawki. Gumkę z niezrobionym otworem nakładam na dziurkacz. I wkładam to do końcóweczki strzykawki. W ten deseń. Wygląda to tak. Później biorę deseczkę drewnianą. Przykładam do deseczki. Jeden strzał młotkiem. I wychodzi nam coś takiego. W środku zostaje kawałek gumki, który ja później wyjmuję, żeby się nie zapchała antena tym, co pozostaje po wybiciu gumeczki. Bardzo ładnie się robi uszczelkę w ten sposób. Ścianki są równe, ostre, bardzo dobrze trzymają. Teraz pokażę Wam, jak zrobić ładną tulejkę. Tutaj mam kilka gotowców. Przez przypadek wyszły mi dwa modele tego. Wyszły dwa modele tego. Wyszedł model matowy. Pokażę, jak to zrobić. No i totalnie przezroczysty. Ja tu mam gotowce, ale pokażę Wam również, jak zrobić samemu taką tulejkę do likwidatora. Bardzo szybko i bardzo ładnie.
tulejka, ostrzykawki, dziesiątki. Z takich pochodzą właśnie gumowe tłoczki. Ja wymyśliłem sobie taki patent, żeby to było ładnie. Jak już wspomniałem, strzykawka dziesiątka. Gumowe tłoczki pochodzą z tych strzykawek. Jak zrobić z tego tulejkę? Znowu przydaje się ta końcówka anteny. Ja wymyśliłem sobie, żeby tulejka ładnie wyglądała. Kanty były proste i ładne. Żeby to wyglądało profesjonalnie, zakładam cztery gumki z wybitymi otworkami na tą antenę i teraz wciskam to w strzykawkę. Wygląda to tak. Z racji tego, że nie mam tokarki, bardzo by się przydała, zakładam całość do wkrętarki. I mamy swoją własną tokarkę. Teraz wprawnym ruchem, zobaczcie, ale ja muszę polegać na nieco dobrym uchwycie w tej chwili, przykładam nożyk do strzykawki. Pierwszy obrót robię nacięcie, później już tylko szybciej. Jak widzicie, powstaje bardzo ładne odcięcie. W tej chwili przymierzam sobie klirka do tego. Ustalam wysokość tulejki. Można z góry założyć, ja nie mierzyłem. W tej chwili ustalę tą wysokość sobie na oko, chociaż na okocha też w szpitalu zmarł. Ale nie ma tego żadnego problemu. I odcinam drugą część strzykawki. W ten sposób powstała mi tulejka. Jak widzicie, jest perfekcyjna. Jeśli ktoś ma ochotę się pobawić jeszcze w dokładniejsze obrobienie tego materiału, ponieważ po cięciu zewnętrzny kant, czyli ten tutaj, jest jakby taki ostry, więc powtarzamy manewry z zakładaniem gumek. Znowu wciskamy tą tulejkę. Do wykończenia tego używam papieru wodnego 600. Ta gradacja pozwala na bardzo ładne obrobienie końcówki. Znowu używam wiertarki jak tokarki. W ten sposób niwelujemy ten kancik, który powstał, aż znikną włoski wszystkie, które powstają teraz przy szlifowaniu. Jeśli stwierdzamy, że włosków już tych nie ma, ten kancik nas nie drażni. Załatwiamy drugą stronę. Tak stworzyliśmy idealnie obciętą tulejkę. Teraz usuwamy napisy. Do tego aceton.
nie warto od początku trzeć. Warto najpierw przyłożyć tu lejkę nadrukiem do papieru nasączonego acetonem. I po kilku sekundach te napisy znakomicie schodzą. Bez żadnego mocnego tarcia, po prostu je ścieramy o papier. No teraz skrupulatny bardzo byłem, nader. Mamy gotową tulejkę. Oczywiście gumki po wybijaniu i tulejkę warto wymyć później gorącą wodą, żeby nie pozostawić żadnych smaków. Tulejeczka jest bardzo ładna. Teraz Wam pokażę, oczywiście tulejka z gumką wygląda tak. Średnica tego otworu to jest 9 mm. Średnica tulejki Clearka to jest 9,5. Antena, końcówka anteny, którą wybijałem, też ma 9 mm, dlatego znakomicie potem się to spasowuje i uszczelka jest mocno dociskana do ścianek. Teraz pokażę Wam drugą wersję tej obudowy. Jak wcześniej wspomniałem, jest matowa i przezroczysta. Zmatowić możemy bardzo łatwo i bardzo ładnie poprzez znowu naciągnięcie tego na naszą pseudotokarkę i używając owego papieru ściernego wodnego. W ten sposób tworzymy bardzo ładną matową tulejkę, przez którą widać zawartość płynu, ale już bebechy z Clearka tak nie rzucają się w oczy. No, kwestia gustu i estetyki. Ktoś lubi, nie lubi, nieważne. Wiecie, jak to zrobić. Teraz złożymy gotowca. Oczywiście nasza gumka nie zakrywa otworów. Jest idealnie pod nimi. Zakładamy z drugiej strony. I mamy gotowego likwidatora na Clearku CS3. Oczywiście pomysł nie jest mój, żeby ktoś zaraz mnie tutaj nie linczował. Ja tylko zilustrowałem, jak to zrobić z racji właśnie ilości pytań zadawanych na forum. Jeśli macie jakieś do mnie pytania, zapraszam na forum. Bardzo chętnie na wszystkie odpowiem i pomogę. Pozdrawiam, Montr.